studiu gość, Zbigniew Wisiecki, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Dzień dobry, witam serdecznie panie dyrektorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to już tradycja, że od wielu, wielu lat Ośrodek Sportu i Rekreacji dba o to, aby uczniowie nie nudzili się w trakcie ferii zimowych. Jakie propozycje na tegoroczne ferie w tym roku? Czy będą odbywały się zajęcia na świeżym powietrzu, czy też raczej pod dachem? Zgadza się panie redaktorze, tradycyjnie w okresie ferii zimowych obiekty nasze są udostępniane dla dzieci i młodzieży. I również w tym roku koncentrujemy się, można powiedzieć, w trzech kompleksach, a mianowicie począwszy od zalewu Arkadia, gdzie w naszym ośrodku żeglarskim będą się odbywać imprezy sportowo-rekreacyjne połączone na powietrzu, połączone z ogniskiem podziwieczeń kiełbasek. Również tam będą pokazy ślizgów lodowych na zalewie. Omawiane będą i dzieci, chcemy zapoznać zasadami bezpieczeństwa korzystania na lodzie. Również dla tych, którzy chcą zwiedzić nasze piękne zakątki Suwalszczyzny w okresie zimowym, przewidujemy wycieczki krajoznawcze, począwszy od środka poprzez Szelment, Wiżajny, Stańczyki. Zakończenie jest w naszym ośrodku żeglarskim w Starym Folwarku, gdzie to połączone też będzie z ogniskiem, jakimś tam pieczeniem basek. Będą muszę powiedzieć, że na zakończenie każdej imprezy sportowo-rekreacyjnej, czy to wycieczki, które będą odbywać się, będą tutaj w naszych obiektach. Przewidzieliśmy wśród uczestników, a na zakończenie, ponieważ zajęcia z reguły będą się odbywać od godziny 10 do 14, przewidujemy dla tych uczestników takie karnety wstępu do akwaparku. Również tych wszystkich sympatyków, którzy są zainteresowani grami zespołowymi, przewidujemy, że od 29 stycznia do 31 stycznia hala nasza sportowa duża udostępniana będzie celem i tam chcemy, będzie zorganizowany turniej piłki nożnej dla dzieci, drużyn szkół, jak również drużyn podwórkowych. Sympatycy tenisa stołowego mogą wziąć udział w turnieju, który będzie też dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Również będziemy przeprowadzać turniej piłki siatkowej, jak również turniej piłki koszykowej. Koszykówka, siatkówka, piłka nożna, także tenis stołowy. W zależności od zainteresowania każdy będzie mógł Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.